Cześć wszystkim, witam was w pierwszym odcinku z gry Uncharted kolekcjonata Drake'a, czy bardziej pierwszej części z tej gry, czyli Fortuna Drake'a. Uncharted to jest taka, no, trochę stara, a trochę nowa gra, powiedzmy. Trudno mi by było przedstawić, ponieważ już wiadomo, ja wiele dosyć starych gier nagrywałem, o wiele starszych niż taki Uncharted. No ale też ta gra już swoje ma, skoro powstała zremasterowana kolekcja na PlayStation 4. Ale zacznijmy od początku, czyli jak to się stało, że w ogóle nagrałem z konsoli. No cóż, magia gry zdalnej i tego, że nie chciałem mieć wirusów na Windowsie 7, dlatego musiałem bądź co bądź się przesiąść na Windowsa 10 i dzięki temu uzyskałem możliwość właśnie nagrywania z PlayStation 4. Trochę szkoda, że takiej opcji nie ma też konsola PS3, do której trochę bardziej by mi zależało. No, ale powiedzmy, że na razie zadowolę się przynajmniej PS4. No, a być może w przyszłości uda się uzbierać na Avermedię i wtedy już będzie nieco lepiej. Jako, że to jest pierwszy raz, kiedy nagrywam, to będzie trzeba poustawiać pewnie parę razy głośność. Jeżeli chodzi o moje pierwsze takie spostrzeżenia co do tej gry zdalnej, no to do tej pory, jak testowałem, to było nawet całkiem spoko. To znaczy wszystko działało w porządku. Być może raz na, powiedzmy, 5 minut czasem jakiś tam dziwny bug graficzny się zdarzył, ale to raczej nie jest częste. Co mnie bardzo zadowala, ta gra zdalna nie wykorzystuje w pełni mojego łącza internetowego, więc nie muszę się martwić o jakieś marnowanie pakietów. Nawet jeżeli gram tylko w HD, bo niestety na Full HD potrzebowałbym konsoli Pro, a takowej nie mam. Ale też i tak jest w porządku całkiem. No i te 60 FPS-ów całkiem płynnie ta gra chodzi. W sumie tak samo płynnie chodzi tak jak no na samej konsoli. A nawet zastanawiam się czasem, czy nie bardziej. Ale nie wiem, od czego by to mogło zależeć. O, no właśnie. Czasami takie rzeczy mogą się dziać dziwne. Ciekawe. O, teraz to w ogóle zacięło nieźle. No cóż, mam nadzieję, że problemy takie nie będą występować zbyt często. Jeszcze tak, dlaczego w ogóle wybór Uncharted? No cóż, pewna osoba kiedyś zachciała sobie, żebym nagrał grę, która najmniej mi się podobała w całym swoim życiu. Oczywiście na ten moment był to Uncharted z pewnych powodów, o których zaraz. Teraz jakbym miał wybierać grę, która najmniej mi się podobała ze wszystkich, które przeszedłem, no to pewnie wypadło na coś innego, no ale akurat wtedy wypadło na Uncharted i już się tak ustaliło, więc już niech tak będzie. Dlaczego ogólnie Uncharted nie lubię? Uncharted jako taką gra nie jest właściwie aż taka zła. Zebrała całkiem dobre oceny, fabuła też ma taką niezgorszą, ogólnie w mechanikę też. Aczkolwiek ja osobiście spodziewałem się po tej grze trochę więcej, trochę mi się to nie spodobało, kiedy zapłaciłem za nią ponad 100 zł za tą trylogię, a dostałem trochę co innego niż się spodziewałem. Zacznijmy od minusów, czy bardziej, już powiedziałem parę plusów, więc ta gra mi się nie podoba głównie dlatego, bo spodziewałem się, że będzie dużo takiego szukania skarbów i raczej mało strzelaniny. A jest całkowicie na odwrót. Ta gra jest głównie strzelanką, a szukanie jakichś skarbów i odkrywanie jakichś zagadek to jest bardzo malutka część gry. A ponadto większość zagadek polega wyłącznie na tym, że się wspina po ścianie. I praktycznie każda sekwencja wspinaczka w tej grze wygląda identycznie. Może poza jakimś tam fragmentem z drugiej części. I dlatego właśnie mi się ta gra za bardzo nie podobała. No i dlatego też ją najmniej, najgorzej oceniłem ze wszystkich, które w przyszłym życiu. No, co tam jeszcze? Gra oczywiście w pełni zlokalizowana po polsku. Niestety nie ma opcji zmiany na język angielski z polskimi napisami. Próbowałem. Jednakże jak się wejdzie w obraz, to nie ma tu nic. Jak się wejdzie w dźwięk, nie ma tu nic. Przecież mamy wyjście audio jakieś. Urządzenie automatyczne, telewizor. To bardzo ciekawe, bo ja wychwytuję tutaj OBS-em z kompa.
O, ja nie wiedziałem, że to są takie śmieszne opcje stereo. Interesujące. Tutaj mamy niby język. A można zmienić na angielski. Ale jajca. Hej, to w takim razie ja się zastanawiam, bo nie wiem. Czy zagrać w pełni po polsku, czy po angielsku? Dajcie mi chwilę. No dobra, skonsultowałem się z jednym z widzów i na jego życzenie zagramy sobie mimo wszystko na polskiej wersji. Uznał, że podobno dialogi polskie są lepsze, chociaż to też jeden z minusów, które zdążyłem jakby sobie wyrobić na temat ogólnie gier spuszczanych na PlayStation, czyli to, że każdy pierniczony dubbing jest niemalże taki sam. I tylko przez to właśnie do siebie przynajmniej mnie zniechęca. No nic, skoro taka wola, no to sobie na polskim zagramy. Co mu tam jeszcze w ogóle gra? O, napisy. Napisy oczywiście włączymy, jakby jakiś, nie wiem, niesłyszący był. Jakimś cudem oglądał. Wskazówki. To może być ciekawa opcja, bo w sumie już raz przeszedłem tą grę, więc być może bym włączył. A tak, już pamiętam. To mnie też wkurzało strasznie w Uncharted, że nie zdążyłem pomyśleć nad zagadką i już mi mówili odpowiedź. Jako że raz już przeszedłem w Uncharted, to może sobie te wskazówki wyłączę. Samouczek. Ale samouczka, wskazówki to ja sobie chyba akurat zostawię, bo nie pamiętam totalnie sterowania, jak ja grałem w Uncharted, kurna. To był chyba 2016-17 wakacje. To było już parę lat temu dobrych. Więc co sobie zostawię? Tryb fotograficzny nawet nie wiem, co to jest. Chociaż on i tak się aktywuje na jeden przycisk. To sobie włączę, zobaczymy co to będzie. I to chyba na tyle z napisów. A to urwamy i ale ich sobie zobaczymy kiedyś tam na koniec. Trochę mnie w sumie też zdziwiło, że jeden z widzów chciał właśnie, żebym nagrał grę, którą najgorzej wspomina z wszystkich, które przyszedłem, zamiast tą, którą najlepiej wspominam, ale widocznie chyba mnie nie lubi za bardzo, skoro zachciał akurat tą. No ale jak już mówiłem raz, Uncharted teoretycznie aż taką złą grę nie jest, więc może za drugim podejściem bardziej do siebie przekonam. I chyba najważniejsza teraz opcja. Będziemy grać na poziomie crashing, czyli najtrudniejszym możliwym. Jako, że już raz przeszedłem tę grę, więc chyba ona mi się odblokowała. Aczkolwiek być może akurat to jest ta gra, w której nie trzeba odblokowywać sobie najtrudniejszego poziomu, w przeciwieństwie do God of War'a. No w każdym razie będzie najtrudniejszy, więc będę sobie w ogóle nie radził. Ponieważ też Uncharted to była jedna z najtrudniejszych gier, które grałem na konsoli. Chociaż już w Matrixie się chwaliłem jako to God of War był trudny. W pewnym sensie był, ale to w jaki sposób Uncharted, a zwłaszcza trzecia część, mnie zniszczyła w pewnym momencie. No cóż, to mam pewne inne spostrzeżenia. Mogę kontynuować ostatnią grę, ostatni poziom. Chyba to nie jest zbyt dobry pomysł. Ciekawe, czy to coś jest w opcjach. Nie, chyba wszystko to samo co wcześniej. Tak, dokładnie tak. No dobra. No to już bez przedłużania sobie zacznijmy na tym najtrudniejszym poziomie. I jeszcze dodatkowo, nie będę grał na 100%. To znaczy, jeżeli będziecie bardzo chcieli, to można ewentualnie spróbować po przejściu już gry takim normalnym poszukać sobie jakiś tam znajdziek i ewentualnie zrobić tą platynę i to jakoś tam nagrać, zmontować. Ale na start po prostu przejdźmy tą grę i zobaczmy, czy w ogóle przejmie się ta seria. Czy będzie tak jak 4 ostatnie, czyli jeden odcinek i nara. Akurat wtedy, żebym wolał, żeby faktycznie jeden odcinek został, bo no nie chcę mi się za bardzo męczyć, wiadomo. To była gra, która najmniej mi się podobała ze wszystkich, które przeszedłem, a było ich całkiem sporo. Jak chcecie zresztą, to możecie zobaczyć, ile tych gier przeszedłem na rozpisce. A tam mam jedną zakładkę taką od tego, nawet z liczbą aż też. Nie będę zdradzał, ile gier przyszedłem. Jak kogoś interesuje, to niech sobie wejdzie na rozpiskę. No. Czy chcesz zachować w nowej grze dodatkowe skarby z wczytanej gry? No nie, no, szukajmy na nowo. Tryb gry, kampania ciągła, gra na czas.
one-shota ani longplaya nie robimy, więc wezmę sobie zwykłą kampanię. A, jest jeszcze poziom brutalny. Ale wydaje mi się, że maksymalne trofeum jest tylko za poziom miażdżący. Tak mi się wydaje. Jak coś, to jak pierwszy raz grałem w Uncharted, to grałem na normalnym. Już wtedy sobie nie za bardzo radziłem, a teraz miażdżący. A idź, to będzie przerąbane na maksa. No tak, oczywiście już chcę, żebym zapisywał. Bardzo zabawne. Kampania 100% ukończona. To ja może sobie tamten save zostawię. Ewentualnie, gdyby chciało mi się kiedyś platynę robić, to nie będę musiał przechodzić tą grę na nowo i nagrywać. No, to teraz można na spokojnie przejść do giery. No tak, 10 minut gadania. Super, nie? Jakieś roślinki pod wodą. Każda doniosła inicjatywa ma swój początek, lecz to wytrwałość do prowadzenia sprawy do jej kresu przynosi prawdziwą chwałę. Sir Francis Drake, 1587. Jeszcze nie zaprzeciszą? Jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co, wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Tak, oczywiście. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Tak, to humor w Uncharted. Co tu jest grane? No, jakieś szczątki są. Ja sama być grane. O, skrzyneczka. Jako, że przeszedłem całe trzy części, no to z fabułę znam. Ty, szelmo. Co to? No, pokaż. Nie, wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. No i koniec. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła groszem na ekspedycję, nigdy masz swój materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Mam prawo to wszystko zobaczyć, wiesz? Przez chwilę. Nie mów nic. No, co tam? Sally? Mamy problem. Śpiesz się. Dobra. Co tu się dzieje? Piraci. Piraci? Tak. Tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No, przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj. O czym ty mówisz? No, też piraci są. Nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł. Oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Na bycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy, to musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? A jak w aparacie, no, celujesz i wciskasz, no, tak? Zuch, dziewczyna. Do dzieła. No i też duża część tej gry, tej trylogii jest przegadana. Jak oni nas tu znaleźli? Chodzili za mną od dawna. Myślałem, że ich zgubiłem. Czym ich tak wkurzyłeś? To dłuższa historia. I dlatego będę pewnie cicho przez większość. Cyk. No, pierwsze segmenty będą oczywiście dosyć proste. Mniej gadać, więcej strzelać. Mogę się schować jakoś za przeszkodą? Chcę? O Boże! Nie! Szkoda, że mi gra nie powiedziała, jak się schować. No, to widzę, że poziom marzący będzie faktycznie ciężki. Czy w ogóle opuścimy ten statek? To jest dobre pytanie. O, mogę wywalić beczkę. Mogę się schować. O, dobra, i mam odpowiedź, rany. Niby ją widzę, a kurna nic. Może lepiej się schowaj. No właśnie, to jest ta gra typu, że jest szaro, kiedy się ma mało zdrowia. O ile można tak nazwać ją. O, teraz z drugiej strony są. Bronie? Więcej? Mogę sobie doładować pistolet. Wchodzę na pokład! Co to nie? Ojej,
Szybko. No, to teraz do nich trochę pobijemy. Schowaj się szybko. A, zajęło mi miejsce. I nie mogę się schować. I wszystko mamy od początku. No, zabawnie bardzo. Niestety ta gra nie ma wspomagania celowania. Więc niestety będę musiał się dosyć długo chować. Chyba lepiej jednak przedłużyć i po prostu się długo chować. Bo ta gra nie wybacza akurat na tym poziomie. Parę strzałów i po nas. No to kolejne części będą bardzo zabawne. Niestety nie urodziłem się z padem w ręku, więc celowanie to nie jest moja działka za bardzo, jeżeli chodzi o pad. A dobre, beczki wywalone. Teraz się schowaj. Odjechali. I teraz z tej strony będą, więc... trzeba uważać. No, już płyną. Tam jest pierwszy. Teraz się schowaj, dobre. I teraz strzelaj. Pięknie, dostał w rękę. Ty, wyglądało jakby dostał w czachę, ale w sumie to przecież trafiłem w rękę, nie? Chyba. Skąd teraz wyjdą? Muszę się schować gdzieś w strategicznym miejscu, bo inaczej mnie znajdą i będzie niefajnie. Teraz z tej strony. No do przeciwników raczej lepiej zbyt blisko nie podchodzić, bo... mogą nas szybciej załatwić właśnie z pistolecików. Kurde, jak mnie unikną. Nie mogę trafić w niego z takiej odległości bliskiej. O dobra, chociaż jeden headzik. A to jest samouczek. O nie, teraz z dwóch stron. Bardzo niedobrze. Nie możesz się schować za tym? O kurde, to niedobrze. No, wychyli się. O, o. Dawaj, dawaj. Suma zastrzelonych wrogów. O, dzięki za staty. Kurde, tamta babka się z nimi strzela, ja tu... po prostu jestem. Wszyscy? Aj, aj, aj! Skąd? Skąd jeszcze? O mój Boże, Drake! On ma tam wyrzutnie rakiet! No właśnie widzę, co? Aj, aj! Aj, 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 aj. Co teraz? Ja mam tam gdzieś spierdziać, czy coś? Ja nie wiem. Jest na szansie. A. Dzięki. Okej. Dobra, to końcówka chyba. Cały nasz statek wybucha. A tu mamy skarb przecież nasz, więc... statek wybuchnie! Skaczemy! Dobrze, że rok. Co robisz? Okej. No dawaj! Leć! Ja już się zastanawiam, jak w trzeciej części ja przejdę przez niektóre etapy, gdzie dostawałem takie manto, że szkoda gadać. Jak na parę strzałów jestem. Trzeba będzie się dużo chować i szybko zabijać. Wystarczy zostawić się na minutę samego. Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku. Żyjesz? Bez kozetki się nie obejdzie. O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwszoplanowy pochlebca. Nie, wolę trzymać się na uboczu. Victor Salion. Żeby was. Wejdź co sam, mężczyzną jesteś. Zabierajmy się stąd, zanim wezmą posiłki. Będę szczery, bohaterowie z tej gry troszeczkę im przypominają bohaterów z Just Cause'a. Nie wiem dlaczego, a może jakoś to cygaro i klimat. Prezent od Sir Francisa. Ho, ho, czyli znalazłeś trumnę. Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sally. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, panie Drake. Ta, ta, wiemy wszyscy. No nie da rady. Nie dla psa. Nie no, tam są zbyt straszne rzeczy, żeby jakaś kobieta.
Gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki, łącznie z tym, i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc? Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, Sally. Coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu, o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. Nie ma nic do roboty, ale do rzeczy jak najszybciej. No? To cholerne Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. Ajajaj. Mówię ci, Sally. To jest to. Nasza wielka szansa. Tak. No najpierw ale... tą stronę znaleźć. Mamy tutaj mały problem. Chyba. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? No już tam zero przygody. Dzwoni nie, ze światem. Kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co ty, potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypaprę swojemu producentowi. Daj spokój. Nate, ufasz mi? Powiedzmy. No, bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy. I to teraz. Gentleman z ciebie, Sally. Wiem. Przykro mi. Zrozumie. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet, nie. Zrozum, to może być, czy ja wiem, największy news roku. No, po co przytłumaczyć, nie? News. Jakiego słowa nie ma, news, jest nowość. Okay. Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, obiecuję ci, że... O kurde, zostawili ją tak po prostu na wyspie? Hej! Beka, tego nie pamiętałem. Mogłam to przewidzieć. No, ale masz materiał, więc chyba się nie musisz martwić o nic, nie? I masz domek. O, drugi rozdział. Idealny moment. Czekaj! Zwolnij, młody. Za stary się na to robię. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? Ha! To było coś innego. Choć przyznaję, równie wycieńczającego. Weź się w garść, dziadku. Zaraz będziemy na miejscu. A właśnie przypomniało mi się. Opowiadałem ci o tym, jak sprzedałem fałszywe XVI-wieczne Santo Escobarowi. Ryzykowne posunięcie. Ale zanim się połapał, byłem już dawno. Nate, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Spijam każde słowo. Po co ja się produkuję? No, nie wiem. Ale takie rzeczy na początku każdego nowego rozdziału będziemy do końca przesłuchiwać, bo jak już zauważyłem, kiedy się czytuje grę, to czasami potrafi całkowicie je pominąć. Tak mi się wydaje. No i dlatego będziemy sobie je słuchiwać. Jako, że wstęp był dosyć długi i ten sam łuczek też mi trochę zajął, więc po prostu sobie na tym miejscu skończymy. Będę musiał pamiętać, żeby zapisywać na tym jednym slocie z 2%, żeby nie było. Wow, prawie że kończę o 21.37. No cóż, jeżeli będziecie chcieli dalej tą serię, czy jakąś inną, no to wiadomo, co trzeba robić. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, liczę, że będziecie oglądać kolejne, pewnie z innej serii, albo w ogóle jakieś kolejne, jakieś losowe rzeczy. W sumie to nawet nie wiem, co ja nagram w przyszłym tygodniu, bo przez tą sesję i inne jakieś tam zaliczenia, to mam tak mało czasu, że to szkoda gadać po prostu o tym. Szkoda w ogóle was stresować, żebyście myśleli o tym za mnie, bez sensu. Dlatego po prostu załóżcie, że albo będzie jakieś nic, albo nie wiem, albo drugi nic. Nic nie planuję. Jak coś będziecie chcieli, to będziecie chcieli. Najwyżej jak będę miał czas, to wtedy to zrobię szybciej, a jak nie, to później. No i po prostu. Na razie.